Cześć, z tej strony Adept, dzisiaj bitwa na AMX-ie M454. Bohaterem bitwy jest Mahon. Dębina, bitwa standardowa, losowanie na topce. Biedne te ósemki. Pojazdu jeszcze nie mam, ja zatrzymałem się na razie na ósemce, która jest OP. Polecam każdemu. Dobra. Dziewiątka podobno jest świetna. Nie wiem właśnie jak dycha. Dycha już taka świetna chyba nie jest, jest po prostu zwyczajna. Ale nasz bohater w tej bitwie zrobi porządny wynik, więc jest okazja, żeby się temu pojazdowi przyjrzeć jak najbardziej w ładnym, świątecznym malowaniu pudełkowym. No tak, szukamy teraz jelenia, jakiegoś rogacza. Będziemy sprzedawać przeciwnikom nasze pestki. Mam nadzieję, że nasz pojazd też będzie coś odbijał. To się wszystko okaże w praniu. Jest Pluton. Pluton drugi. Jest wsparcie E5 i pierwszy odbity strzał FV-a. No, Skorpion G już nie miał problemu z przebiciem się. No, padł ładowniczy. Oj, 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 tutaj mamy T-54 mod 1. No, na początek ogromna, ogromna strata HP. No właśnie. Czy to się opłacało? To się okaże. Dobrze, że przyjechał sojusznik plutonowy. No i teraz trzeba grać ostrożnie. Już 1000 HP, prawie mniej. Więc nie ma żartów. Jeszcze mamy T-95. No ta jak rąbnie, no to będzie naprawdę kiepsko z tym życiem, z tym HP. Będziemy na oparach, więc teraz to sojusznik musi przyjąć na siebie wszystkie ciosy, najlepiej w ogóle ich nie przejmować, ale to on powinien prowadzić natarcie. Trzyma się troszeczkę z tyłu, to Mahon wyrywa do przodu, no ale ktoś musi. Z tyłu czołgi mogłyby się ruszyć. Ten Skorpion G, no, on jest groźny. Zawsze groźny. Jeszcze tu jest obiekt 705 gdzieś pod mostem. Tak więc będzie ciężko. Będzie ciężko, ale nasz bohater spokojnie, spokojnie toczy się do przodu. Zdobywa teren. Jest RHM strzelający z haeków. Brawa, brawa dla niego. No i oberwał niesamowicie. A gdyby strzelał ze zwykłej amunicji, naprawdę zrobiłby dużą krzywdę. No i teraz mamy wykończenie Skorpiona. T-95 dopiero teraz się obraca w kierunku naszego bohatera. W ogóle nie wie, co robić. Będzie wykończenie. Dokładnie, udało się. Udało się przejąć flankę. Nie wiem, gdzie ten FV się podział. No, tu był jeszcze obiekt 705, ale on już zawędrował od kierunku miasta, ewakuował się wcześniej, no i Mahon podjeżdża bliżej, będzie próbował grać na wieżę, ma tutaj do zdjęcia kilka czołgów przeciwnika, FV jest schowany, jest za to bicie na Pershinga, jest tam gdzieś pewnie jeszcze ISM, jest jak pancer E100, Kolejny groźny przeciwnik postawiony na gęsi przez Mahona. Zużył zestaw naprawczy. Kolejny strzał. No, zobaczmy jak ten pocisk będzie leciał. No, poleciał przyzwoicie. Zmiana pozycji. Będzie chyba Mahon próbował podjechać bliżej. Nie chce ryzykować kolejnego strzału. Kolejnego, no w ogóle pierwszego strzału od jak pancera S100. Zawsze można przeciwnika oflankować troszeczkę, podjechać bliżej. No i wtedy jest większy wachlarz możliwości w przypadku bezwieżowego TDK. Można łatwiej go zniszczyć, tylko trzeba pamiętać o tych przeciwnikach stojących na G2. Tam jest Lew i FV, więc one co prawda teraz schowane troszeczkę, ale jak się wychylą, mogą sprzedać jedną, dwie pestki. Tak więc jedzie tam typ 59 szaleńczo. Wręcz zginęła również Lorka.
A tutaj mamy jak pancera S100. No i dobrze, że postawili tutaj ten wrak. Dzięki WG za ten wrak. Nie, to sojusznicy tutaj załatwili przeciwnika w taki sposób, że przydał się Machonowi. Niestety bitwa układa się niepomyślnie. Machon ma 2860 obrażeń, mało HP, natomiast jest pewna strata HP całego teamu i jest strata luf. Mamy tutaj prawie nieruszonego typa 5 Heavy. No, on jest niezwykle groźny, ładny snapshot w kierunku FV-a. No i trzeba kontrolować teraz to, co się dzieje z kilku stron. Dokładnie z dwóch. O, może jeszcze tył. Chociaż tył nam coveruje obiekt 704. Ach, nieudany strzał. Szkoda, bo ten FV powinien paść. Obiekt też tutaj obrywa. Typ na razie prawie że nie uczestniczy w bitwie. Udaje się wykończyć FV-a. Typ się chowa. Strzela się chyba właśnie z plutonowym naszym. Lew próbuje się od czasu do czasu wychylić. No, ale wychyla się w drugą stronę, więc Machon decyduje się troszeczkę tego typa pokarać. Typ zdezorientowany kompletnie wystrzelił, więc można sprzedać kolejną bułę, albo i dwie nawet. No i te obrażenia na typu można zrobić. No, ale zobaczcie, co się dzieje tam. A jeszcze ten strzał. O, tu ładnie. Tutaj podjeżdżają kolejni przeciwnicy. Wypadałoby pomóc temu T-95, chociaż jest tutaj fałka na wykończenie, więc trzeba przeciwnika po prostu jak najszybciej skasować o kolejną lufę. Tak właśnie się dzieje. Obiekt 705 schowany, ale nie na tyle, żeby go, do niego się nie dorwać. Jest bicie na setkę. Ta setka jest tyłem. Schować się przed obiektem 705 i obijać E-setkę. Pomóc naszemu foszowi. Może ten S100... No właśnie, trzeba kontrolować tego obiekta 705, który teraz gra pasywnie. No nie udało się pomóc foszowi na tyle, żeby ten przeżył. No ale jak pantera wykańcza przeciwnika i ten obiekt 705 niby zielony gracz, ale teraz tą końcówkę zawalił. Zawalił totalnie. Był wyłączony jakby z akcji, chociaż chyba on miał bicie. Nie wiem, czy to on skończył tego fosza. A może i tak, może on strzelał się z foszem. Ale mimo wszystko, coś nie do końca mi się to podobało. No ale to już jest jego błąd. Przeciwnicy mieli przewagę, tą przewagę roztrwonili. Żyje ciągle ten lew, ale on wychylił się ze swojej dziupli, z dziury. No i teraz, jeżeli tak będzie stał, to długo nie pożyje. Jeżeli się schowa, to też długo nie pożyje. No, jeszcze próba celowania się. Pięknie to poszło. Nawet troszeczkę niżej niż nasz bohater celował. I trafiło idealnie. No i ten lew jedzie na pewną śmierć. No, zdecydował się jednak cofnąć. To już jest za późno, żeby cokolwiek robić. Jeszcze może haek jakiś. Bok wieży. Wykończenie. Przejdźmy do wyników. Padła masterka. Duży kaliber i Top Gun. Prawie 8000 obrażeń, 7 fragów, 1460 punktów expa. Mogło być więcej, mogło być mniej. Jest tyle i ani grosza więcej. 1700 asysty, 1160 zablokowane przez pancerz. Bitwa dość nietypowa, przeciwnik tak dziwnie rozdzielony. Machon wbił się jak w masło w obronę przeciwnika. No, szaleńczy temu atak na początku, ale przyniósł rezultaty. Później to się wszystko przydało. Później wjechał pomiędzy
czołgi przeciwnika stojące na wzgórzu i siedzące w dziurze. I to normalnie przeżył, nikt się nim nie interesował. Więc spokojnie ten wynik naklepał. No, a do pewnego momentu nie wyglądało to zbyt różowo. Co sądzicie o tym czołgu? Nie wiem. Ja sam co myśleć, będę musiał kiedyś sam sprawdzić, jak ten pojazd się sprawuje. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.